potrzebna. No to do pogody jeszcze wrócimy za mniej więcej 25 minut, a teraz czas na informacje lokalne i na początek głosy Wielkopolski i o tym, kto ukrył czaszkę po to, żeby nie opóźnić budowy. O tym wszystkim za momencik w lokalnym przeglądzie prasy Głos Wielkopolski i temat główny z tego tytułu na początek lokalnego przeglądu prasy. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601 72 2727. Pracownicy poznańskiej firmy pracującej jako podwykonawca warbudu przy budowie węzła w Antoninku natrafili w piątek na ludzką czaszkę. Zamiast powiadomić o znalezisku policję, próbowali ukryć szczątki w pobliskim zagajniku. Nie udało im się jednak tego zataić przed pracującym na tym samym terenie, inną ekipą. No i w związku z tym cała sprawa jednak trafiła do policji. No to pytanie, dlaczego ta jedna firma chciała ukryć ludzkie szczątki znalezione w czasie budowy węzła w Antoninku, nie chciała powiadomić policji, próbowała te szczątki gdzieś przenieść, no bo jeżeli byłaby na miejscu policja, to byłaby wstrzymana budowa, no i byłyby w związku z tym opóźnienia i kary, no być może, tego nie wiemy, to wszystko zależy od tego, jakby dalej sprawa się potoczyła, ale drodzy Państwo, takie rzeczy się zdarzają niestety, no i o tym, jak to czasem ludziom przysłania się, czy też sami sobie oczy przysłaniają chęcią dokończenia czegoś na czas, no i tam gdzieś chyba troszkę gubią się w tym wszystkim, tracąc też chyba gdzieś tam troszeczkę takie odczucia po prostu bycia człowiekiem, no i takich ludzkich odruchów. O tym, co działo się na budowie węzła w Antoninku i o tym, że jednak ukrycie tej czaszki, którą odnaleziono, się nie udało, no to o tym dziś Głos Wielkopolski na stronie pierwszej. Ukryli czaszkę, by nie opóźnić budowy. No to chyba troszkę trudny temat jak na początek lokalnego przeglądu prasy, ale taki temat dziś na stronie pierwszej w Głosie Wielkopolskim. Teraz Głos Wielkopolski, strona czwarta i upał. Bardzo, bardzo duży upał w mieście, tym większy, bo przecież jeszcze mury, które także swoją temperaturę oddają. Co robić przy takiej temperaturze? Kurtyny wodne znów pojawiły się w mieście, żeby chłodzić rozgrzanych poznaniaków. Sprawdziły się w zeszłym roku, więc i teraz. Pojawiły się na Placu Wolności obok Kupca Poznańskiego, to drugie miejsce i być może będą jeszcze kolejne miejsca. Mówi się o tym, że na Starym Rynku, tylko wtedy, jeżeli skończy się jarmark, także przy Parku Wilsona ma się taka kurtyna znaleźć i zobaczymy, czy jeszcze gdzieś, czy to będą te miejsca. Kurtyny w tym roku znów trysnęły, tyle że wcześniej niż rok temu, bo i wcześniej takie upały w Poznaniu się pojawiły. W wielu miastach Europy taki system, a więc system kurtyn wodnych, jest już znany od wielu lat. Wtedy, kiedy robi się gorąco, wtedy miasta, władze miast postanawiają ochłodzić mieszkańców tych właśnie metropolii. No właśnie w taki sposób. Można wtedy przyjść, no troszkę albo postać gdzieś w okolicy, przecież wiadomo, że woda to coś, co daje nam moment ochłody, albo wprost wejść pod te kurtyny, no czy nawet wykonywać takie ewolucje. Różnie ludzie reagują, no ale ważne jest to, aby po prostu chociaż na moment poczuć chłód, aby chociaż na moment poczuć chwilę wytchnienia od tego, co dzieje się za oknem, bo upał, bo temperatura taka wysoka, bo słońce, przecież wszyscy to lubimy. Ale wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś nad morzem, gdzieś w lesie, gdzieś nad jeziorem, daleko od miasta, bo w mieście to raczej nic przyjemnego. Głos Wielkopolski, strona czwarta. Czytamy tutaj dzisiaj o tym, że kurtyny dają wytchnienie mieszkańcom Poznania.
Teraz o wytchnieniu, ale dla mieszkańców Poznania, chociaż nie tylko dla nich. Dla tych wszystkich, którzy pojawili się w Poznaniu w ten miniony weekend i chwila wytchnienia dla naszych portfeli. Ponieważ akcja Poznań za pół ceny, czwarta odsłona tej właśnie akcji. No i rekord. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Wiele tych rekordów było. Wiele osób także się podczas tej akcji pojawiło. Jeszcze dokładnych informacji tak w liczbach nie mamy, bo to oczywiście trzeba wszystko podliczyć, wszystko trzeba sprawdzić, ale na pewno za czas jakiś dostaniemy takie informacje, wtedy je Państwu przekażemy. Na razie wiemy tylko tyle, że był to rekord pod kątem ilości partnerów tegorocznej akcji, że wiele osób przyjechało z wielu miast polskich, także z zagranicy, głównie z Niemiec, bo tam było to przede wszystkim reklamowane, także między innymi po raz pierwszy otwarto Fort pierwszy, nomen omen, w Poznaniu na Starołęce dla zwiedzających. Fort trzeci także był otwarty. Wiele różnych atrakcji w instytucjach kultury. To tak po pierwsze. No i także po drugie oczywiście w hotelach, po trzecie w punktach gastronomicznych. Po prostu prawie cały Poznań tańszy o połowę. No i to się sprzedaje. Również Poznań w ten sposób się sprzedaje, ale co zrobić, żeby turystów zatrzymać na dłużej, aby nie tylko przyjeżdżali ten jeden weekend w roku na te dwa dni, kiedy taka akcja jest organizowana, ale żeby Poznań rzeczywiście był miastem sprzyjającym turystom, no to już temat pod rozwagę. Tym, którzy tutaj niedaleko od nas zasiadają, a więc Plac Kolegiacki, między innymi Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna i jeszcze wiele innych elementów, które mają zabiegać o to, aby turyści do Poznania przyjeżdżali, bo to cały czas jednak raczej miasto biznesu, a troszkę mniej miasto turystów. Czy to się kiedyś zmieni? Podobno tak. Kiedy? No to pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy też, jak to będzie podczas euro, bo na razie kłopoty, kłopoty i kłopoty. To jest to, o czym mówimy, jeżeli chodzi o przygotowania do euro. A do euro, no już troszkę ponad rok i imprezy odnośnie roku do euro będą organizowane. I tak między innymi w Poznaniu również. Impra w Trampkach nad Maltą rok przed euro. Przepraszam Państwa. Tak ma wyglądać ta impreza, która ma przygotować nas, a więc poznaniaków, do tej imprezy piłkarskiej. Czyli impreza nad Maltą 11 czerwca, zabawa dla poznaniaków, atrakcje, relaks, emocje. To wszystko ma być gwarantowane. No i już widzimy szalik na szyi Karola Marcinkowskiego, szalik na szyi Adama Mickiewicza. No to te szaliki przypominają Państwu, że do euro tylko i wyłącznie rok. Fiesta futbolowa, one year to go, czyli rok do UEFA Euro 2012 rozpocznie się w południe nad brzegiem, czy też nad brzegami, bo to z wielu stron ma się odbywać, jeziora Malta. 11 czerwca, więc najbliższą sobotę, i atrakcje naprawdę będą spore. Będzie m.in. Sławek i Sławko, a więc maskotki Euro 2012. Nie wiem sam, które z tych imion jest imieniem polskim. Sławek czy Sławko? No chyba nie do końca ktoś tam sprawdził, jakie imiona w Polsce są. Warto również przyjść z powodów nie tylko takich czysto sportowych, ale po prostu będzie się działo dużo. Będzie strefa relaksu, będzie strefa sportu, będzie też coś dla miłośników adrenaliny, ponieważ będą także możliwe no takie chwile, jak chociażby spróbowanie swoich własnych sił podczas elementów jakichś akrobacyjnych, mniejszych, większych, ale będzie można spróbować. No i oczywiście oko fachowca będzie tuż nieopodal, ale będziemy my mogli wszyscy wcielić się w ich rolę, także emocje gwarantowane. Wiele ma się dziać ciekawych rzeczy, szczegóły dokładnie krok po kroku w tym, co dziać się będzie już 11 czerwca nad Maltą. O tym dzisiaj Głos Wielkopolski na stronie 6. Z kolei od 4 czerwca, więc od soboty, już na Starym Rynku trwa jarmark. Jarmark, który co roku przyciąga wiele osób do Poznania. Jest już to 36. jarmark świętojański. No i pytanie, co czekać nas będzie w tych najbliższych dniach? Weekend był naprawdę tym momentem, kiedy wiele się na jarmarku działo. To, czy poniedziałek będzie takim dniem wytchnienia? No to bardzo proszę. Poniedziałek to dzień bez występów artystycznych, ale można odwiedzić stoiska, do czego Państwa zachęcamy. Wtorek przez cały dzień można odwiedzić stoiska. Oprócz tego będą również występy artystyczne. I tak od 18.30 do 19.30 będzie karawana Eskimosów. No to by nam się przydała w taki upał. Czyli koncert zespołu z Nowego Tomyśla. Z kolei godzina 20.30 do 22.00 to następny występ. Tutaj już występ grupy, która gra m.in. rock, big beat, czy też taneczne utwory. No i czasem też utwory glam rockowe. Koncert zespołu Beef. No to zapraszamy na jutro. Dziś spokojnie dochodzimy do siebie po weekendzie. Dziś można przyjść na Stary Rynek, zobaczyć, co tutaj można kupić.
no bo o tym, co kupić można, jaki ma być ten jarmark i czym on ma się różnić od tego, co na co dzień dookoła nas, o tym jeszcze Państwu za momencik powiemy, toż przy okazji głosu, Gazety Wyborczej. Teraz przed nami, przypomnę, Głos Wielkopolski, strona 6 i jarmark świętojański, wata na patyku na Starym Rynku. Taki tytuł tego artykułu z Głosu Wielkopolskiego. Z kolei Gazeta Wyborcza na stronie 1 pisze o podróży koleją z Wągrowca do Poznania. Teraz ta podróż zajmuje nawet 3 godziny. Połączenia są złe i gorsze. Jak dojechać z Wągrowca do Poznania? Można pociągiem, ale przez Rogoźno, gdzie czeka się 1,5 godziny na przesiadkę, a z Murowanej Gośliny tylko autobusami, w których, korzystając z chwilowego monopolu, właśnie podniesiono ceny biletów. Ruszył remont linii kolejowej do Wągrowca, czyli dużo zamieszania. Oczywiście najgorzej w tym wszystkim wychodzą pasażerowie, bo oni muszą czekać, bo oni muszą opłacić. No i czy ktoś coś z tym zrobi? No na razie nie mamy większych złudzeń. Nie będzie tak, jak jest w tych ostatnich dniach. Takie zamieszanie trwać będzie. To wszystko rozpoczęło się w środę, a więc 1 dnia czerwca. No i jeszcze troszkę nam to wszystko potrwa, ponieważ bardzo duży remont na tej właśnie trasie między Poznaniem a Wągrowcem. No i przestrzegamy podróżnych, tych, którzy jeżdżą każdego dnia do szkoły, do pracy, to oni wiedzą, ale tych, którzy tak od święta raz na jakiś czas wyruszają w tę właśnie podróż, a więc do Wągrowca, czy też do Poznania z Wągrowca, no to przestrzegamy, są spore utrudnienia. O tym, co zrobić, żeby dojechać na czas, no to tutaj może być kłopot, bo już wiemy, że 1,5 godziny trzeba czekać w Rogoźnie na przesiadkę, i co zrobić, żeby przejechać jak najtańszym kosztem, bo także czytaliśmy przed momentem o tym, że monopoliści podnoszą ceny akurat teraz. No i czy ktoś w końcu pomoże pasażerom? O tym wszystkim dziś Gazeta Wyborcza, strona 1. Krajobraz po Wiśniewskim. To już temat ze strony 2 i odwołanie Janusza Wiśniewskiego z funkcji dyrektora Teatru Nowego. No to jest swego rodzaju rewolucja w Teatrze Nowym w Poznaniu, bo Janusz Wiśniewski przez wiele lat tym teatrem władał. Jak władał? Tak, władał. Opinie są różne. Reżyser to naprawdę znakomity, dyrektor podobno troszkę gorszy, tak zdaniem niektórych ekspertów, także niektórych aktorów. No i teraz o tym, co dziać się może po tym, jak już Janusz Wiśniewski opuści stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu, kto może jego miejsce zająć. No i także, co działo się w tych latach, kiedy Wiśniewski dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu był. No to o tym wszystkim dzisiaj pisze Iwona Torbicka. No i wyniszczony psychicznie zespół Teatru Nowego potrzebuje teraz czasu, by na nowo uwierzyć w to, że jest solą tego teatru, że bez nich ta scena nie istnieje. No to już chyba ten sam jedyny cytat z tego artykułu pokazuje Państwu, że chyba najłatwiej za czasów dyrektorowania Janusza Wiśniewskiego zespołowi Teatru Nowego się nie żyło. Gazeta Wyborcza, dodatek lokalny, strona 2. Do Gazety Wyborczej jeszcze będziemy zaglądać. Teraz jest 15 minut po godzinie 10, czas na przegląd portali lokalnych. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Czas na przegląd portali internetowych. Na początek radiomerkury.pl i tutaj czytamy o niestety kolejnej tragedii w wodzie w Wielkopolsce w ostatnich dniach. Już kilka dni temu Państwu mówiłem o tym, że już niestety pierwsze ofiary śmiertelne tegorocznych spotkań z wodą w Wielkopolsce są, i przestrzegałem. Alkohol i woda, tego się nie łączy, bo to od razu już na pierwszy rzut oka pachnie nam tragedią, ale niestety nie wszyscy posłuchali apelu mojego. No to jest jedna rzecz, ale apelu również policji, straży pożarnej, wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego i jeszcze wielu innych osób. Upał, alkohol, brak wyobraźni i tragedia gotowa.
50-letni mężczyzna utonął w niedzielę wieczorem w poznańskim jeziorze Malta. Według świadków swoich znajomych, przed skokiem do wody był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Piła cała grupka. Otrzymaliśmy informację o mężczyźnie, który wskoczył z pomostu do wody na kąpielisku.